Baby TV. Tuli odkrywa świat. Cześć, Tuli. Hej. I jak myślisz, co to może być? Ojej, jakie to duże! Tuli, co to jest? Wydaje ci się, że to parasol? Nie, to nie przypomina parasola. Jest bardzo duże i płaskie. Taka jestem ciekawa, co to może być? Myślisz, że to bęben? On nie wydaje żadnych dźwięków. Nie, to nie bęben. Wiesz, co to jest? To batut, Tuli. Jak ty wysoko skaczesz. Baw się dobrze, Tuli. Do zobaczenia. Tuli odkrywa świat. Cześć, Tuli. Co dzisiaj zamierzasz odkryć? Znalazłaś sznurek? Wiesz, co to za sznurek? Może to tasiemki od śliniaka? Masz rację, Tuli. Śliniaczki są miękkie i delikatne. To nie są tasiemki od śliniaka. Tu jest jakiś guzik. Naciśnij go. On włącza światło. Co to może być? Myślisz, że to lampa? Nie, masz rację, to nie jest lampa. Co to jest, Tuli? Już się domyślasz? Ja już wiem, co to jest. To aparat fotograficzny. Zobacz, zrobił ci zdjęcie. Ślicznie na nim wyglądasz. Do zobaczenia, Tuli. Tuli odkrywa świat.
Witaj, Tuli. Hej. Czy to patyk, Tuli? Ciekawe, co jest na jego końcu. Tuli, co to jest? Wydaje ci się, że to kwiat. Chcesz wejść na jego płatki? Ej, ten płatek jest niebieski. A drugi żółty. Jest i zielony. A teraz jesteś z powrotem na czerwonym. On się sam kręci. Masz rację, Tuli, to nie jest kwiat. Kwiatki się nie kręcą. Wiesz już, co to jest, Tuli? Kiedy na niego dmuchasz, zaczyna się kręcić. Jak myślisz, co to może być? To wiatraczek, kolorowy wiatraczek. Do zobaczenia. Tuli odkrywa świat. Hej. Cześć, Tuli. Gdzie jesteś? To się obraca. Co to jest, Tuli? Myślisz, że to karuzela? Chciałabyś sobie pojeździć na karuzeli? Ale tu nie ma krzesełek. To nie jest karuzela. Więc co to jest? Myślisz, że to koraliki? Koraliki nie grają. To nie mogą być koraliki. Tam są motylki. I to aż kilka. Wiesz, Tuli, co to jest? Odkryłaś dziś pięknie grający mobil z kolorowymi motylkami. Baw się dobrze. Do zobaczenia. Tuli odkrywa świat. Dzień dobry, Tuli. Cieszę się, że znów cię spotykam. Jestem ciekawa, co dziś odkryjemy. Co to jest, Tuli?
Myślisz, że to piłki? Są bardzo zimne. To nie są piłeczki. Czy one mogą być ze śniegu? Tuli, spadło ci coś na głowę? Coś zimnego i zdaje się bardzo smacznego? Co to mogło być? Gdzie ty się tak śpieszysz? Już wiem, to lody, a ty uwielbiasz lody. Smacznego! Tuli odkrywa świat. Gdzie jesteś, Tuli? Weszłaś do kieszeni? Co to za kieszeń? Przypuszczasz, że należy do kangurzycy? Ale tu są dwie kieszenie, a kangury mają tylko jedną. To nie jest kieszeń kangurzycy. Spójrz, przecież to są spodnie. Tam jest więcej spinaczy? Jestem ciekawa, co się tam suszy. Widzę duży guzik. I nie tylko jeden. Już wiesz, że obok spodni wisi koszulka. Dowiedziałaś się dziś, jak wyglądają spodnie i koszulka. Ale nie wiem, gdzie ty jesteś. Już cię widzę na sznurku do suszenia bielizny. Do widzenia, Tuli. Do zobaczenia. Tuli odkrywa świat. Cześć, Tuli. Dokąd się wybierasz? Gdzie ty jesteś? Gdzie się schowałaś? O, tu jesteś. Wiesz, Tuli, co to jest? Myślisz, że to trawa? Trawa nie jest taka ostra. Tuli,
To miotła. Coś ty jeszcze znalazła? Myślisz, że to taczka? Ona nie ma kółka. Nie pojedzie. To śmietniczka, Tuli. Teraz już będziesz wiedziała, jak wygląda miotła i śmietniczka. Możesz pięknie wysprzątać dom. Do widzenia, Tuli. Do następnego spotkania. Tuli odkrywa świat. Dzień dobry, Tuli. Co to jest? Myślisz, że to spaghetti? Och, Tuli, nie możesz tego jeść. Przecież to nie jest makaron. Coś ty znalazła? Myślisz, że to koc? Że urządzisz sobie piknik? Masz rację. Z tego nic nie będzie. To nie jest koc. Ale co to może być? Już wiem, co to jest. To latawiec. Możesz teraz latać na latawcu. Tylko nie zapomnij wrócić. Do widzenia. Tuli odkrywa świat. Witaj, Tuli. Gdzie jesteś, Tuli? Jak myślisz, co to jest? Wydaje ci się, że to pianino. Czemu nie wydaje żadnych dźwięków? Nie, to nie pianino. To się okropnie trzęsie. Tuli, co to może być? Tam w środku coś się w kółko kręci.
to skarpetka. Już wiesz, co to jest, Tuli? Dopiero teraz zobaczyłam, że to pralka. Ta skarpetka jest mokra. Powieś ją na suszarce, Tuli. Do zobaczenia. Tuli odkrywa świat. Jak to miło, Tuli, że znów się spotykamy. Zastanawiam się, co to jest? Może to płot? Tuli, gdzie się tak śpieszysz? Aha, chcesz się przekonać, co jest tam w środku? Już wiesz? Myślisz, że to balon? O rety, to się rusza. Ma w środku otwór i pływa po wodzie. Tak, masz rację, to nie balon. Wiesz, co to jest? Bo ja już wiem. Nadmuchałaś koło, na którym pływasz, bo jesteś na basenie. Do widzenia, Tuli. Do zobaczenia.